Piotr, zapraszam na audycję aktualności dnia. Drodzy Państwo, 3 800 000 000 zł, tyle wyniosła nadwyżka budżetowa na koniec września. Minister Rozwoju i Finansów przedstawił na konferencji prasowej wykonanie budżetu do września. Podkreślił, że ostatni raz nadwyżka w budżecie była w roku 2007. Zapraszam Państwa do wysłuchania fragmentu konferencji prasowej zorganizowanej przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Deficyt na koniec września całego sektora finansów publicznych, czyli z uwzględnieniem emerytur, NFZ-u, wszystkich dodatkowych wydatków, wyniósł około minus 1 miliard. Czyli dla przykładu u naszych poprzedników, jak deficyt całoroczny wynosił minus 100 miliardów, no to minus 1 miliard, myślę, jest całkiem przyzwoitym wynikiem. Zresztą na koniec września mamy nadwyżkę w tym budżecie państwa w wysokości 3,8 miliarda. Skąd takie solidne, zdrowe wyniki budżetu i całego sektora finansów publicznych, które pozwalają nam nie tylko finansować te wszystkie wydatki społeczne, ale też przeznaczać coraz więcej pieniędzy na rozwój. Te pieniądze na rozwój pokazały się już też w nowelizacji budżetu. Tam w nowelizacji budżetu przeznaczyliśmy ponad 3 miliardy złotych dla instytucji rozwojowych, takich jak Polski Fundusz Rozwoju czy Bank Gospodarstwa Krajowego. Ale oprócz tego warto też pamiętać o tym, że my czyścimy niejako zobowiązania z przeszłości. Czyli w ramach tych wyników budżetu widzicie Państwo miliardy złotych wydane na służbę zdrowia, więcej niż zaplanowane było w budżecie na wykup kolejek, na nadwykonania, przede wszystkim na zakup sprzętu medycznego, na różnego rodzaju operacje, endoprotezy, zaćmy, na onkologię i wiele innych dziedzin medycyny. Ale również wykupujemy niejako zobowiązania z przeszłości inne. Na przykład prawie 2 miliardy 400 milionów złotych, czyli bardzo duża kwota, została przeznaczona na zapłatę za deputaty węglowe dla górników, dla emerytów górniczych. I to jest zobowiązanie z ostatnich kilku lat. Jednorazowo staramy się niejako wyklarować całe to zobowiązanie państwa i tą kartę niejako zamykamy, prawda? Albo z ostatnich kilku lat narosły zobowiązania, nawet z ostatnich 10 lat, narosły zobowiązania wobec niektórych służb mundurowych co do wykład ekwiwalentów. Też w nowelizacji, która jest zawarta tutaj w budżecie państwa, zostało to ujęte. Dochody podatkowe w ciągu ostatnich 2 lat rosną bardzo ładnie. I pokażę teraz kilka szczegółowych slajdów, żeby oprzeć to na liczbach. Otóż prognoza dochodów VAT pierwotna na ten rok zakładała wzrost o 10,9%. To jest do poziomu 143,4 miliarda złotych. Tymczasem już dzisiaj, na koniec września, mamy informację o tym, że dochody sięgną prawie 119 miliardów po 3 kwartałach. Dodatkowo mam już wstępne wyniki za październik i wiem, że będą one oscylować między 12 a 14 miliardów złotych. A więc gdy dodamy, załóżmy po środku tą liczbę, czyli około 13 miliardów, no to mamy 132 miliardy po 10 miesiącach. W związku z tym, no możemy być pewni, że na koniec roku nie tylko osiągniemy założone 143 miliardy złotych z VAT-u, ale przekroczymy i dlatego dzisiaj pokazujemy prognozę 153 miliardy złotych z VAT-u. Jednocześnie też pojawiały się takie pytania w przestrzeni publicznej, czy nie jest to związane z wydłużonym okresem zwrotu VAT-u. No to tutaj pokazujemy porównanie do roku 2016, że w roku 2016 zwrot VAT-u to powyżej 43 dni średnio dla wszystkich firm, które otrzymują zwroty VAT-u, a dzisiaj jest to około 38 dni
A więc 10% szybciej zwracamy. Nie było nigdy takiego przyspieszenia zwrotu VAT. Zupełnie odwrotnie niż mówią niektórzy ludzie niedoinformowani. My dużo szybciej oddajemy ten VAT, ponieważ Krajowa Administracja Skarbowa może szybciej przeanalizować różnego rodzaju dane finansowe, dane VAT-owskie. My wdrażamy tutaj w Ministerstwie Finansów coraz to bardziej zaawansowane narzędzia informatyczne, które pozwalają nam właśnie wszystkie te anomalia szybko wyłapywać, ale pozwalają nam też stwierdzać, że ta firma jest firmą na 100% porządną i na pewno wszystko jest w porządku w jej rachunkach i dlatego szybciej zwracamy ten VAT. Ale jednocześnie też pojawiło się takie pytanie, dlaczego tych zwrotów jest mniej. No przecież na tym właśnie polegały karuzele VAT-owskie. A nawet jak pan poseł Janusz Szewczak powiedział, to nie karuzele, tylko całe lunaparki i całe wesołe miasteczka VAT-owskie. Z tym, że mi nie jest do śmiechu, bo to było jedno wielkie złodziejstwo, które mam nadzieję będzie wyjaśnione w ramach albo komisji śledczej, albo też my na pewno pokażemy, będziemy pokazywali różnego rodzaju patologie, które panowały. Ponieważ to jest główna danina Skarbu Państwa i trzeba się na tym absolutnie skoncentrować i to my zrobiliśmy. Zastosowanie analizy wielkich baz danych, tak zwane big data, zastosowanie najnowszych instrumentów informatycznych pozwoliło nam osiągnąć tutaj w Ministerstwie Finansów ten sukces, w który opozycja zupełnie nie wierzyła i dlatego dzisiaj przecierają oczy ze zdumienia, że coś takiego jest możliwe, przekroczenie o 10 miliardów założonego budżetu, co do którego główne panie posłanki z opozycji, które komentowały budżet rok temu, mówiły, że to jest absolutnie niewykonalne i że deficyt budżetowy będzie wyższy o 20 miliardów. Cytuję tutaj, dokładnie powiedziała o 19 miliardów, żeby być precyzyjnym. Czyli nie 60 miliardów wyniesie, tylko 80. Tymczasem cały deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 50 lub mniej, a deficyt budżetu państwa około 31 miliardów. To są te różnice między budżetem państwa a sektorem finansów publicznych, które wyjaśniałem na początku. Też w wyniku wdrożenia z monitoringu towarów mamy przyrost podatku akcyzowego i to pomimo, że mafie VAT-owskie na przykład na przejściu w Budzisku, z przejściu z Litwą uiszczały wcześniej, w roku 2014-2015, one uiszczały tam akcyzę po to, żeby móc bez przeszkód wjechać do interioru, do środka Polski i tam nielegalnie rozładowywać to paliwo, czy rozładowywać ten susz tytoniowy i w ten sposób okradać całe społeczeństwo. Myśmy to ukrócili, ale poprzez to paradoksalnie akcyza na przykład w Białymstoku, czyli właśnie tam w tej Izbie Skarbowej, która podlega to przejście graniczne, ona zezwalała. Mimo tego typu ukrócenia, tego typu patologii, łącznie akcyza bardzo ładnie przyrasta. Dobra sytuacja na rynku pracy powoduje też, że mamy ładny przyrost podatku PIT. I tutaj w tym kontekście chcę powiedzieć, że na ostatnim spotkaniu w Tallinie ministrów finansów, na którym byłem, bardzo szeroko komentowana była informacja, że w Polsce przez pierwsze 6-7 miesięcy 2017 roku utworzonych zostało 2/3 wszystkich miejsc pracy w przemyśle. To jest właśnie skutek planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Reindustrializacja, w którą nikt nie wierzył, stała się faktem już. Dzięki temu utworzyliśmy 223 tysiące miejsc pracy w całej Unii Europejskiej. W przemyśle utworzonych zostało 354 tysiące miejsc pracy, czyli 2/3 wszystkich nowych miejsc pracy w przemyśle to miejsca w Polsce. Tu ściągane wszystkie takie inwestycje jak LG, Mercedes, Toyota, Volkswagen, Rolls-Royce, GE czy General Electric bardzo dopomogły, ale też polscy przedsiębiorcy zaczęli inwestować w przemysłowe przedsięwzięcia i to szczególnie mnie cieszy. To, co jest też takim wstydliwie ukrywanym faktem przez naszych poprzedników, to podatek CIT. I
to podatek, na który chcę zwrócić szczególną uwagę, bo przecież my obniżyliśmy podatek PIT dla przedsiębiorców małych i średnich. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy mają przychody do 1 200 000 euro, płacą podatek PIT 15%, a nie 19, tak jak to było przez poprzednie 13-14 lat. Więc mimo obniżki podatku mamy bardzo ładny przyrost w ciągu 2 lat podatek PIT o 17%, a w ciągu 1 roku przyrost o 13%. Tymczasem to jest slajd, który warto zapamiętać, ponieważ łączny poziom podatku CIT w roku 2008, czyli pierwszym roku rządów naszych poprzedników, wyniósł razem z samorządami około 33 miliardów złotych. I po 8 latach, w 2016 roku, dopiero wracamy do tego poziomu. Tymczasem w niektórych branżach zyski urosły o 50%, w innych o 25%, a CIT stał na tym samym miejscu. Podatek od zysków firm stał na tym samym miejscu. No, czyli coś tutaj jest nie tak, prawda? W niektórych branżach urósł jeszcze więcej zysk. Średnio zysk rósł około 25-30%. Nie liczę tutaj branży finansowej, bo ona jest troszeczkę nieporównywalna ze względu na podatek bankowy. Kraj, który leży blisko Polski. Co roku CIT rośnie, pod zysk firm brutto rośnie o 25-30%, no to te pierwotne 30 miliardów powinny zamienić już 40 miliardów CIT-u po 8 latach. Tymczasem dzisiaj cofnęliśmy się po 8 latach i dopiero teraz nadrabiamy te zaległości. Dlaczego? Bo skutecznie wdrożyliśmy klauzulę unikania opodatkowania, skutecznie zaczęliśmy walczyć z rajami podatkowymi. Moje rozmowy z ministrami finansów z różnych rajów podatkowych, takich jak Szwajcaria między innymi, Wielka Brytania, Holandia, pokazują, że no, nasi partnerzy, tak ich nazwę oczywiście, bo chcemy z nimi współpracować, zaczynają rozumieć, że coś tutaj jest nie tak. Oczywiście nie zmienimy tej rzeczywistości rajów podatkowych z dnia na dzień, ale chcę mocno podkreślić, że te raje podatkowe to jest piekło dla całych społeczeństw, takich jak Polska. I zaapelować do wszystkich przedsiębiorców i obywateli, którzy zarabiają dużo pieniędzy i uciekają z płacenia podatków, żeby tego nie robili. Cieszę się też z tego, że na skutek naszej inicjatywy na forum Komisji Europejskiej, właśnie chociażby wczoraj prowadziłem rozmowy w tym zakresie, właśnie przystępujemy do próby opodatkowania dochodów dużych korporacji, które lubią uciekać do rajów podatkowych, międzynarodowych i polskich. Ja tutaj nie różnicuję, bo są też takie firmy międzynarodowe w Polsce, które bardzo uczciwie płacą podatki w Polsce i za to im dziękuję. Ja bardzo też szanuję ten kapitał, który tutaj ma centralne, tu podejmują decyzje. Te firmy tutaj prowadzą badania, rozwój stąd, a jednocześnie płacą tutaj podatki i godziwie płacą pracownikom, a czasami się znajdują niestety tacy polscy inwestorzy, którzy nie postępują fair wobec pracowników, a podatki płacą gdzieś indziej na świecie. To nie jest w porządku, dlatego dla mnie główne rozgraniczenie jest właśnie takie, czy tutaj uczciwie płacimy podatki w stosunku do zysków, w stosunku do przychodów, które w Polsce osiągamy. Pierwsze wielkie sukcesy w podatku CIT od 10 lat to bardzo wyraźnie widać tutaj na Polsce. Jednocześnie też, szanowni państwo, mamy rekordowo niski przyrost długu Skarbu Państwa i warto też zdać sobie sprawę z tego, że dług Skarbu Państwa zasadniczo jest, jego przyrost zależy od deficytu budżetowego. Jeżeli mamy właśnie od deficytu budżetowego, a nie od deficytu sektora finansów publicznych, bo tutaj wpływ pieniędzy na przykład z NBP-u przekłada się w końcu na niższy przyrost zadłużenia. W związku z tym, jeżeli będziemy mieli deficyt budżetu państwa 30 parę miliardów, to o tyle przyrośnie nam dług publiczny i będzie to jeden z najniższych przyrostów, a procentowo bodaj najniższy w ciągu ostatnich 25 lat. Ja osobiście chciałbym, żeby ten dług nie przyrastał, żeby on był minimalny co roku lub nie przyrastał i za kilka lat będziemy dążyć do tego, ale nie od razu tak zbudowano, przejęliśmy najwyższy przyrost długu po naszych poprzednikach. Może
latach. Tu jeszcze podam parę liczb. W 2008 roku na początku dług państwa polskiego cały łączny wynosił 511 miliardów złotych. Po 8 latach ten dług wynosił 888 miliardów złotych, ale do tego trzeba doliczyć 160 miliardów skonsumowane z OFE, czyli łącznie jest to 1,48 miliardów złotych. Między 511 a 1,48 miliardów złotych jest ponad 100% przyrostu tego długu, czyli w ciągu 8 lat de facto, porównując jabłka z jabłkami, dług urósł o ponad 100%. W naszym przypadku to jest tak, jak gdybyśmy odziedziczyli ten dług 888 i po 8 latach on by urósł o właśnie blisko 900 miliardów. No mogę Państwu powiedzieć, że nic nie wskazuje na to, żeby ten dług urósł o 900 miliardów. W zeszłym roku on urósł o 40 parę miliardów, w tym rocznie o 30 parę, czyli nawet mniej niż 100 miliardów w ciągu 2 lat, a ta dynamika może się jeszcze zmniejszać. A więc dług jest nie tylko pod kontrolą, ale też najwolniej przyrasta proporcjonalnie w ciągu ostatnich 10 lat. Witam bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, w ramach audycji Aktualności Dnia wysłuchaliśmy fragmentu konferencji prasowej z udziałem pana wicepremiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego, ministra rozwoju i finansów, który przedstawił wykonanie budżetu do września tego roku. Podkreślił także, że ostatni raz nadwyżka w budżecie była w roku 2007. W tym roku nadwyżka budżetowa to 3 miliardy 800 milionów złotych. W Radiu Maria Twoim Aktualności Dnia. Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maria pana posła Prawa i Sprawiedliwości Waldemara Budę, polskiego polityka i prawnika. Szczęść Boże, panie pośle, witam i pozdrawiam. Panie pośle, Krajowa Rada Sądownictwa stanęła wbrew interesom całego polskiego społeczeństwa, powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. To w kontekście niepowołania asesorów sądowych z listy przesłanej przez szefa resortu sprawiedliwości. Chodzi o 265 osób w ocenie przedstawicieli Krajowej Rady Sądowniczej. Jest to spowodowane niespełnieniem kryteriów ustawowych. To rzecz zupełnie niebywała. Naprawdę nie spodziewaliśmy się tego, żeby tak wyartykułować swoje interesy korporacyjne, bo no, odczytujemy to jednoznacznie. Tak naprawdę myśmy to podejrzewali, ale że to będzie realizowane z taką stanowczością, to naprawdę nie widzieliśmy żadnych z kandydatów, młodych kandydatów, zaprezentowanych przez ministranie, tylko aprobaty Krajowej Rady Sądownictwa. To bardzo hermetyczne stanowisko, bardzo hermetyczne środowisko, które postawiło interes korporacyjny właśnie kosztem obywateli. Ja przypomnę, Nie wiadomo, czy ten sezon już pokazał, że to jest wzruszająca tendencja i że Jarek może trochę lepiej. To nie mała ilość, na pewno było to dużo wzmocnienie i na pewno by to się przysłużyło kościom postępowania. Natomiast zawsze mówiliśmy, że to środowisko jest zbyt hermetyczne i zbyt mocno kontroluje dojście do zawodu sędziego. To sytuacja dokładnie to potwierdza. To znaczy, że jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa nie wskazuje tych kandydatów, nie oceniam transferu, Krajowa Rada Sądownictwa nie przesyła kandydatów do prezydenta, który ma być tylko notariuszem, to już jest dezaprobata. To już jest kwestionowanie uprawnień ministra. Proszę zwrócić uwagę, nawołują do powoływania sędziów, których mamy liczbę jedną z większych w Europie, motywując to oczywiście tym, że to rozwoduje zwlekłości postępowań, a jak my proponujemy, żeby powołania sądów, które będą tą samą rolę spełniali, bo ja myślę, że to jest na próbę. To jest człowiek, który też sądzi,
Złoty medal. Ja myślę, że gdyby się facet wcielił w rolę Jezusa, albo żeby się w ogóle zastanowił, co Jezus Chrystus o tym by sądził, no to przecież Chrystusa się nie uwzględni. Taki ktoś Chrystusa nie uwzględni, a Pana Boga do śmietnika wyrzucili. I oni mówią, że oni wierzą w Twórcę. W tego Twórcę w małe litery. Naszym ojcem jest diabeł i chcecie spełniać pożądliwości ojca swego. On był mężobójcą i prawdzie nie wyspał, gdyż jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Panie Boże, na pewno to skandaliczny proceder, ale wskazuje on tym bardziej jednoznacznie, że reforma wymiaru sprawiedliwości w Polsce jest konieczna i to czym szybciej, tym lepiej. Tak, to do tej pory było za reformę, że 20% się wahało. Głupoty na jutro. Wszyscy ci, którzy teraz będą bardzo długo czekali, albo długo, chociaż w innych sądach, zobaczymy, jak to przeszło. Swoje uwagi kierować, to właśnie Krajowa Rada Sądowa, co blokuje dochód do zawodu młodych ludzi, żeby bardzo ciężko pracowali na swoją renomę, na swoją pozycję w wymiarze sprawiedliwości, na pewno byliby bardzo dużym wsparciem. Panie pośle, schowali się w okopach, żeby obronić swoją kastę? No tak to niestety wygląda, ale to już w taki sposób na wprost, bo nawet jeżeli do tej pory trwała taka walka o obronę i przywileje, bo te kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa, to zawsze to było takie zawałowane i zawsze mówiło się o dobru wymiaru sprawiedliwości. Natomiast tutaj ten ruch, to już jest absolutnie wprost dbanie o własne interesy, okopanie się właśnie tak, ojciec powiedział, wokół własnych przywilejów w swoim środowisku, bez żadnego patrzenia na dobro wymiaru sprawiedliwości. To jest kolejny krok, kolejna bariera, którą dokonali, działają już otwarcie, mówią, że no nie oddadzą tych kompetencji, trzeba będzie im je po prostu wyrywać. Tak to niestety wygląda. Jaki kolejny ruch powinno uczynić Ministerstwo Sprawiedliwości w kontekście tej hańbiącej sprawy? Według mnie do momentu,
momentu, do którego nie wprowadzimy nowej ustawy, to te zgłoszenia tych asesorów powinny być ponawiane. Na pewno bym nie doprowadził do sytuacji, żeby uruchamiać etaty sędziowskie, bo 10 tysięcy sędziów to jest wystarczająca ilość, a cały czas ponawiać wnioski o opiniowanie przez Krajowe Rady Sądownictwa tych kandydatów, którzy do tej pory byli zgłoszeni. Jeżeli tam były jakieś braki wymaga formalnych, to je mimo wszystko uzupełniać, składać i nie czekać na powołania albo ewentualne odmowy, a tym ostatecznym rozstrzygnięciem będzie ustawa, która, jak sądzę, niebawem będziemy na nią pracować po uzgodnieniach pana profesora Sobaka-Czyńskiego z panem prezydentem. Tym bardziej rozumiemy, dlaczego to środowisko krzyczy, że w Polsce łamana jest demokracja, również obawiając się wprowadzenia reformy wymiaru sprawiedliwości. Absolutnie, szanowni państwo, nas tak naprawdę nie powinno obchodzić to, czy Krajowa Rada Sądownictwa ma takie czy inne uprawnienia. Nas powinno interesować to, czy postępowania są rozstrzygane szybciej, czy nie ma zwłoki w rozstrzyganiu spraw i przede wszystkim, czy wyroki zapadają sprawiedliwe. A ten krok to pokazuje, że my walczymy o swoje uprawnienia jako Rada Sądownictwa, a obywateli i ich sprawy, które są w sądach, mamy po prostu gdzieś. I to jest bardzo przykre i ja naprawdę w życiu, gdyby mnie ktoś jeszcze przedwczoraj zapytał o to, jak mogą być zaopiniowane te kandydatury, nigdy bym nie przypuszczał, że to może być taka decyzja. Oczywiście myślałem, że kilkanaście osób, może i kilkadziesiąt, tych 265 będzie z tymi zaopiniowanych, ale nie całość, nie wszyscy. Bo to pokazuje, że tam merytorycznej oceny nie było. To pokazuje, że to była stricte polityczna decyzja, która miała iść na przekór decyzjom rządu, na przekór działaniu pana ministra Zbigniewa Ziobry. Bardzo dziękuję za komentarz i pozdrawiam, panie pośle. Bóg zapłać z panem Bogiem. Bardzo dziękuję, z panem Bogiem. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem posłem Prawa i Sprawiedliwości, Waldemarem Budą, polskim politykiem, prawnikiem, radcą prawnym. Pewnym spektaklem, który każda ze stron wydaje mi się rozgrywa po swojemu. Przewodniczącego sekcji krajowej pracowników handlu NZZ Solidarność. Szczęść Boże, panie przewodniczący, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, również witam serdecznie. Panie przewodniczący, tak jak obiecaliśmy słuchaczom Radia Maryja, widzą telewizję Trwam na bieżąco, pragniemy opinię publiczną informować o tym wszystkim, co dzieje się wokół projektu ustawy w sprawie zakazu handlu w niedzielę. Przeszła przez Sejmową Komisję Polityki Społecznej i Rodziny. Solidarność mówi, że nie ma zgody na zmiany w tym projekcie, że nie ma mowy o żadnym kompromisie, który rzekomo komisja próbuje zaproponować. Tak, no nasz projekt, właściwie to można powiedzieć już nie nasz, bo projekt został tak mocno zmieniony, okrojony, że nie przypomina pierwotnego naszego projektu druku 870. No, myśmy opuścili tą komisję, mimo że prosiliśmy o pewne korekty, zmiany, to się niestety nie dokonało. Posłowie również Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali
odwrotnie u mnie nie. I w związku z tym w piątek przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda zgłosił oświadczenie, że to już nie jest nasz projekt. A więc my się odcinamy. No, proszę Państwa, nie możemy firmować coś, co jest no, wbrew logice, bo niektóre zapisy są naprawdę wbrew logice. Ten projekt jest, można powiedzieć, no, nieprecyzyjny. W wielu przypadkach dziurawy, tak można powiedzieć. Pracodawcy mogliby obchodzić te zapisy, a więc no, jest to niedobre rozwiązanie. No i najważniejsza rzecz, dwie niedziele. Również prosiliśmy o to, żeby do kolejnych dochodzić etapowo, po roku, po dwóch. To też się nie dokonało. Bardzo się dziwimy i stoimy na stanowisku, że powinny to być wszystkie niedziele, nie tylko cztery, bo a przypomnijmy słuchaczom, że jest kilka miesięcy w roku takich, gdzie jest pięć niedziel, a więc opowiadamy się za pięcioma niedzielami. Jest naprawdę bardzo dobra sytuacja na rynku pracy, brakuje rąk do pracy, a więc nie ma mowy o zwalnianiu pracowników z tego tytułu. No i nie bójmy się, że Polacy mniej wydadzą pieniędzy niż mają w portfelu, bo można te zakupy zrobić od poniedziałku do soboty, do późnej godziny wieczornej. W przeciwieństwie na przykład do krajów Europy Zachodniej, gdzie tam w godzinach wieczornych 19 na przykład w Brukseli wszystkie sklepy są zamykane, 18.30 dokładnie. A więc a u nas no 21, druga, sklepy nocne, czynne, a więc mamy do czynienia naprawdę z bardzo dużym takim podejściem liberalnym. To wszystko trwało kilka lat, kilkanaście lat, bez żadnych regulacji się odbywał ten, ta polityka dotycząca handlu. No, pracodawcy ci wielcy międzynarodowi narzucali nam te warunki, te standardy pracy, z którymi my się nie zgadzamy jako Związek Solidarności. Mówimy dość przed czas na poprawę tych warunków pracy i myślę, że rząd powinien nas posłuchać i nas wesprzeć, bo to niedziela wolna dla pracowników handlu to jest dopiero początek. Chcemy układów zbiorowych pracy, chcemy tych samych standardów pracy, które obowiązują na Zachodzie, bo przecież to są w większości te same firmy. Tam siebie z krajów, z których pochodzą, całkiem inaczej pracownika traktują, a u nas no, pozwalają się na bardzo, bardzo dużo. A więc następny etap to będzie przede wszystkim apelowanie do pracowników, żeby organizowali się związki, a więc wchodzili na strony, jak nie wiedzą, jak to zrobić, gdzie się zgłosić. Polecamy, żeby wejść na stronę Solidarność jakąkolwiek, czy to Komisji Krajowej, czy to sekretariatu naszego Banku Handlu Ubezpieczeń lub zarządów regionów. Tam się Państwo dowiecie, jak się zorganizować związek albo zapisać. Bo przecież my jesteśmy w większości sieci tych zagranicznych, bo cały czas no, walczymy. A jak nas będzie więcej, będziemy silniejsi, będzie większa możliwość oddziaływania na pracodawcy. I myślę, że to jest właśnie kolejny etap po wolnych niedzielach i w tym nam też rząd powinien pomóc, bo to są kolejne zmiany potrzebne systemowe w Polsce. No do tego, panie przewodniczący, także niejednokrotnie rozmawialiśmy o tym trudnym dylemacie, trudnej sprawie, że związki zawodowe są niechętnie widziane przez tych właścicieli wielkopowierzchniowych sklepów z większościowym kapitałem zagranicznym. No tak, ale tak jak wcześniej wspomniałem, no ktoś na to pozwalał przez lata w Polsce. No dlatego myślę, że przyszedł czas na naprawę Polski i pomoc tym pracownikom. To, co rząd deklaruje, więc chcielibyśmy, żeby konsekwentnie realizował. Bo to nie tylko wyprowadzanie zysków za granicę, o czym od lat mówimy,
to również odpowiednie wykorzystywanie pracowników. Sami pracownicy mówią, no to dziady śpiewają takie te piosenki. To jest obrzydliwe, że dziady katolickie nie mają takich pozytywnych piosenek, pozytywnych słów, pozytywnej melodii, tylko tak to dziamią, tak sobie dokuczają i tobie, i po co? Po co ci te wojny? O tych problemach też była niejednokrotnie informowana, znaje, no zawsze przychylnie po co ci te wojny? Ludzie, którzy są agresywni, w sensie, którzy mają mało oleju w głowie, są tak jak scenarzyści. Po co takim ludziom żyć? Coś okropnego, nie? Właśnie dochodzenia do normalności, do tego, żeby ta niedziela się z dniem odpoczynku, spędzenia tego dnia z najbliższymi, z rodziną, na główne cele, ale również i o tym powinniśmy mówić, że niedziela jest naszym dobrem, dobrem społecznym, dobrem kulturalnym, która powinna być chroniona ustawowo. Nie powinniśmy się jako katolicy wstydzić tego, żeby bronić się również w niedzieli. I za to serdecznie dziękuję słuchaczom, bo niejednokrotnie dawali wyraz tego w trakcie zbierania podpisów, angażując się w ten projekt. Dlatego Bóg zapłać ojcu za takie bieżące informowanie słuchaczy o tym, co się dzieje z projektem, bo przecież wiele osób się podpisało, zasługują na tą informację. Panie przewodniczący, ale nie poddajemy się, ale koniecznie będziemy walczyć. Tak, póki piłka w grze, myślę, że tutaj pewne działania jeszcze będą podjęte, wiem, że są środowiska, które cały czas również poza solidarnością podejmują działania i bądźmy dobrej nadziei, że rząd w końcu zmieni zdanie, z nami rozmawiać merytorycznie, bo my jesteśmy do tego przygotowani. Naprawdę projekt nasz był bardzo dobrze przygotowany. Bali się go pracodawcy, a więc rząd nie powinien się go również bać, bo on jest korzystą dla Polski. Pracodawców i pracowników, ale i również polskich pracodawców, bo dzięki temu projektowi, czego żeśmy nie ukrywali, również ten polski rodzinny kapitał może się wzmocnić, gdyż sami pracodawcy w rozumieniu kodeksu handlowego będą mogli w niedzielę stanąć za radą. Te małe sklepiki byłyby cenne. A muszę Państwu powiedzieć, że w czasie zbierania podpisów wiele osób właśnie pytało o to i wspierało takie rozwiązania, także wiemy to, że to się z pewnym pozytywnym przyjęciem spotkało, jak omawialiśmy ten projekt, jak zbieraliśmy podpisy. Dziękuję panie przewodniczący za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja i trzymamy rękę na pulsie. Bóg zapłać. Z panem Bogiem rozmawialiśmy z panem Alfredem Bujarą, przewodniczącym sekcji krajowej pracowników handlu NSZZ Solidarność. Pana Roberta Bąkiewicza, prezesa Stowarzyszenia Marszu Niepodległości. Szczęść Boże, panie prezesie, witam i pozdrawiam.
Na wieki wieków. Amen, panie prezesie, to już dosłownie dni dzielą nas od tego wielkiego wydarzenia, jakim jest Marsz Dumnych Polaków, Marsz Niepodległości 11 listopada, ten niezwykle świąteczny dla każdego Polaka i Polki dzień. No właśnie, z tego miejsca chciałbym zaapelować do wszystkich Polaków, do ludzi wierzących, również tych, co łatwo wiary nie otrzymali, żebyśmy wyszli tego dnia na ulicę. No, zapraszam do Warszawy oczywiście, ale zapraszam w różne miejsca. To hasło może pokazać światu, że Bóg na polskich sztandarach to taki nie tylko sentymentalny odruch, jakieś odniesienie do właśnie historii, tradycji, ale przede wszystkim droga, którą chcemy podążać, który chcemy osiągnąć tutaj na ziemi. I to jest tak ważne w czasach tego powszechnego chaosu, zamętu. Taki znak może być znakiem i dla polskiego narodu bardzo ważnym, ale również dla innych narodów w Europie. Hasło wymowne, my chcemy Boga, 11 dzień miesiąca listopada, organizujemy się, różnego rodzaju portale, media społecznościowe służą nam pomocą i możemy znaleźć na nich informacje chociażby o tych punktach, tych miejscowościach, które podjęły się trudu organizowania wyjazdu do Warszawy. No tak, tych punktów jest bardzo dużo, trudno mi tutaj je omówić, ale na fanpage'u, na Facebooku Marszu Niepodległości, na stronie Marszu Niepodległości na Facebooku cały czas publikujemy aktualną listę, te, które do nas dotarły, wiemy, że jest wiele różnych, o których również nie wiemy. Zamieszczamy je również na stronie internetowej www.marszniepodległości.pl. Jakby ktoś chciał się z Państwa, ze słuchaczy wybrać, to oczywiście zapraszamy. Wiemy, że wiele ludzi również planuje przyjazd za granicę. No, my się bardzo z tego powodu cieszymy, prawda? Chcielibyśmy, żeby to hasło, pod którym w tym roku idziemy, bo ono, to hasło jest tak naprawdę hasłem, które zbiera, jednoczy, łączy te wszystkie hasła, te wszystkie cele, które wcześniej w Marszu Niepodległości były w jakiś sposób reprezentowane czy stawiane. No, mam nadzieję, że w tym roku ten marsz będzie wyjątkowy. Nasze spotkanie to także możliwość przypomnienia programu, aby dotrzeć także do tych osób, które jeszcze może nie wiedzą, jaka trasa tegorocznego marszu, gdzie rozpoczynamy, skąd wychodzimy, gdzie jest punkt docelowy. Zaczynamy w ogóle obchody, zaczynamy o godzinie 12 w Parafii Świętej Barbary przy ulicy Nowogrodzkiej. To jest naprawdę w pobliżu dworca centralnego. Ci, którzy będą pociągami przyjeżdżali, mają bardzo blisko mszą świętą w tradycyjnym rycie, bo chcieliśmy się tutaj odnieść jakby do historii, do szukać tej siły, którą odnajdywali nasi przodkowie. Ona będzie w części po łacinie, w części po polsku, w języku kościoła katolickiego. Potem o godzinie 15, tam trzeba będzie trwało około... No nie chcę powiedzieć, jak winny, poczuję się. O godzinie 15. No, czuję się winny, no to po co mam gadać? Wychodzi mi Rondat Moskiego, czyli zapraszam jeszcze, można jeszcze coś jeść, przygotować się, ale przychodzić już po godzinie tam 14-15 będziemy rozpoczynali taki program, będą śpiewane pieśni, będą raperzy, jacyś patriotyczni, planujemy również odśpiewanie hymnu w tym roku na początku marszu, bo na zakończenie będziemy śpiewali rondę i o godzinie 15 wchodzimy z Rondem Moskiego. W tej chwili planowana trasa to jest trasa, która przechodzi przez ulicę Marszałkowską, Świętokrzyską, Tamką przez Most Świętokrzyski. Potem wchodzimy w Wałszczyk i wchodzimy na Błonia Stadionu Narodowego. Co prawda mamy ewentualnie jeszcze trasy alternatywne, ale na tą chwilę ta trasa będzie na pewno zresztą jest tak, że zaczynamy na Rondzie Moskiego i kończymy na Błoniach Legii Narodowej.
szczególny rok, bo to de facto jakby w przeddzień setnej rocznicy odzyskania przez Polski niepodległości, a zatem takie konieczne dla nas wszystkich zwieranie szeregów i pokazywania tej naszej polskiej narodowej dumy i naszej solidarności. No oczywiście, no to już tak naprawdę to już tylko rok nas dzieli od tej przyjętej daty, tak, ale to już pewne sytuacje historyczne się 100 lat temu wydarzały w Niełnicy. 100 lat temu też były objawienia satyńskie, które koresponduje to hasło, które w tym roku głosimy. No myślę, że naprawdę to jest bardzo ważny moment taki mobilizujący wszystkich Polaków i przed przyszłorocznymi obchodami Marszu Niepodległości, do których również się przygotowujemy. Mamy już pewne koncepcje, nad niektórymi pewnie będziemy już pracowali. Zaraz po zakończeniu tegorocznego Marszu Niepodległości chcielibyśmy, żeby przyszły rok był rokiem wyjątkowym, no ale w tej chwili to już to ostatnie dni, które nam zostały, bardzo mocno koncentrujemy się na zadania, które mamy tutaj do zrealizowania w tym roku. 11 listopada w Dzień Święta Niepodległości spotkajmy się w Warszawie o godzinie 15. Marsz Niepodległości wyruszy z ronda imienia Romana Dmowskiego. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego życzę. Bóg zapłać z panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem Robertem Bąkiewiczem, prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Polskie Radio.
aby widzieć cuda Twe. Ze mną Ty, a przed nami słońce lśni i nadziei promień w nim. Chcę z Tobą być, marzyć i śnić, przy Bogu być, chcę iść, gdy uwielbiam Cię. Religii Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego i pielgrzymka
sióstr z urzędniczek, który był osobiony i jest założycielem. 25 listopada modlimy się za wstawiennictwem błogosławionej Marianny Piernackiej Zatościowej i wdowy. 25 listopada o obronę życia nienarodzoną. W dalszym ciągu zapraszamy do adoracji bez granic przed Najświętszym Sakramentem o święte, charyzmatyczne powołania kapłańskie. Potrzeba nam świętych, charyzmatycznych kapłanów. Mógł za się zgłoszenia i informacje numer telefonu sanktuarium 693-168-247. Ja myślę, że to jest pewien element szerszego jakiegoś sporu czy walki tak naprawdę o to, czy jest ma dzieci. Czy prawo decydowania o życiu dzieci są nasze? No, ale właśnie, czy są bardziej nasze, jeśli chodzi o rodzinę, czy bardziej nasze, jeśli chodzi o państwo? I kto tak naprawdę jest tym decydentem, jeśli chodzi o kształt edukacji, wychowania dzieci? Co prawda konstytucja mówi, że rodzice mają pierwszeństwo, ale patrząc na działania urzędników, trochę złe sformułowanie. A jak powiem? To znaczy tak...
Zależy to od etapu edukacyjnego. Czy mówimy o na przykład nauczaniu początkowym, czy mówimy o poziomie... Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Więc jeśli chodzi na o naszej antenie pan profesor Piotr Jaruszyński w cotygodniowym felietonie z cyklu Myśląc Ojczyzna. No witam Państwa, szczęść Boże. Pisać czas wszystkich świętych i zaduszek prowadza nas na zadumę nad ludzkim losem, nad sensem naszego życia, nad przeszłością i nad przyszłością. Tylko tam była jeszcze taka drobna uwaga. Sens obejmuje pytanie, co z nami będzie, że należy dziecko nauczyć czytać, jaka czeka nas przyszłość. Ale równocześnie zastanawiamy się, odwiedzają szkoły, szkoły i myślę, ja mam też doświadczenia ze studentami, pewnie w czasie jaka była nasza przeszłość. Że z tym czytaniem, człowiek jest dziwnym stworzeniem. Jako na jedyny na tej ziemi zastanawia się nad przeszłością. Zwróćmy uwagę, że wśród niższych stworzeń, takich jak zwierzęta czy roślinie, nie ma powrotu do przeszłości. Wszystko wyrywa się ku przyszłości, chociaż ta przyszłość jest krótka. Ona nie trwa zbyt długo,